Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. No hej, hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Moi drodzy, rozdział trzeci. Jesteśmy pod wieżą Xardasa i idziemy z nim porozmawiać. Na przykład jeszcze sprawdzić, czy może coś się tutaj zmieniło. Będzie można odpocząć. O, ja mam w ogóle 605 punktów zdrowia. Matki boskie, jak jestem tankowaty. To i szatę maga powinienem zaraz dostać lepszą. Do klasztoru będziemy musieli, słuchajcie, wrócić. Odwiedzić wszystkich kupców. Przede wszystkim sprzedać wreszcie te skóry, które mamy. Bo skór po prostu jest co niemiara. Xardas. Hej, ty. No, możemy to i to powiedzieć. Przeszukałem nieznaną część wyspy. Z jakim rezultatem? Wszystko wydaje się obracać wokół potężnego artefaktu znanego jako Szpon Beliara. Szpon Beliara? Gdzie on jest? Masz go przy sobie? Nie, już nie. Przekazałem go magom wody, aby wrzucili go do morza. Oszalałeś! Wiesz chociaż, czego się pozbyłeś lekką ręką? Ta broń mogła się nam ogromnie przysłużyć. Sądzę, że tak będzie lepiej. Niezbadane są wyroki bogów. Chciał go dla siebie. No nie wiem, czy wiele osób się podejmuje, słuchajcie, tego, żeby jednak oddać mieczor. Wracam z Górniczej Doliny. Najwyższy czas. Co tam widziałeś? Miałeś rację. W dolinie stacjonuje potężna armia nieprzyjaciela. Orkowie oblegają zamek, a smoki pustoszą okoliczne tereny. Jeśli się nie mylę, wkrótce cała armia ruszy na Korinis. Lester powiedział, że chcesz się ze mną widzieć. Co się tu do diabła działo pod moją nieobecność? Nasz przeciwnik dowiedział się, kim jesteś naprawdę i że zamierzasz zdobyć oko Inosa. Zdał sobie sprawę z zagrożenia, więc postanowił wyjść z ukrycia i zaatakować otwarcie. Zabawa w chowanego już się skończyła. Jeszcze wczoraj nikt nie wiedział, z której strony nadejdzie cios. Dziś nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Zaatakowali mnie magowie w czarnych szatach. Wróg ma wiele twarzy. Poszukiwacze to właśnie jedna z nich. Ale oni tylko przygotowują teren na przybycie prawdziwego przeciwnika. Zajęli już pozycje w strategicznych miejscach. Teraz czekają tylko na dogodną okazję, by zacisnąć pętlę sideł. Trzymaj się od nich z dala. To potężne magiczne istoty, które za wszelką cenę spróbują cię powstrzymać. Znalazłem wreszcie dowód, którego domagał się Lord Hagen. Co to za dowód? Otrzymałem list od Garonda, dowódcy paladynów w Górniczej Dolinie. Prosi w nim o posiłki. To powinno wystarczyć, by przekonać Hagena. Dobra robota. W sumie fajnie by było, jakby Xardas też był nauczycielem i mógłby nam przekazać jakąś wiedzę. Co mam teraz robić? Zanieś Hagenowi list od Garonda. Z takim dowodem w ręku zostaniesz dopuszczony do Oka Inosa. Potem udaj się do Pyrokara. To on da ci oko. Musisz koniecznie zabrać ten artefakt w bezpieczne miejsce. Idź już, zanim będzie za późno. Wróg też spróbuje zdobyć amulet dla siebie. No to nie wątpię. Teraz będzie właśnie cała zabawa się zaczynała. Dopiero gra rozpędza się w trzecim rozdziale. I to jest spoko, naprawdę fajne. Tylko szkoda, że już czwarty na przykład rozdział to jest króciutki tam. Nie wiem, co dokładnie mieliśmy robić. Chyba wybić całą Górniczą Dolinę, żeby zdobyć przewagę nad orkami, ale jakoś coś w tym rodzaju. Natomiast mamy regenerację, mamy wszystko, więc będziemy teraz zasuwali dalej. Musimy wrócić do Korinis. Bardzo bym chciał też przetransportować się nie tylko do magów ognia, ale także do magów wody, moi drodzy. Z tej przyczyny, że magowie wody mogą mieć też kilka fatów do kupienia, to po pierwsze, ale od nich można iść do piratów, a tam mieliśmy jeszcze jedno zadanie. O, hello! No proszę. Wargowie na wejściu. Interesujące. O! Spoko.
Dobra, wrócimy go zabić. Nie ma problemu. Uwaga, będę krząkał w tym odcinku. Bo niedawno jadłem. Muszę uspokoić gardzioło. Wiecie co? Tutaj sobie odpoczniemy. Też nie chcę się do nich zbliżać, żeby nie rzucili na mnie tej pieprzonej klątwy. Więc lepiej na odległość z nimi walczyć. A tutaj było miejsce, w którym da się przespać. Więc poszukiwacz powinien paść lada moment. Kurczę, najgorsze jest to, że nie mam za bardzo nic, żadnej jakiejś potężnej alternatywy, żeby mu zadać obrażenie. No ta lodowa lanca musi mi wystarczyć. Da się to oczywiście zrobić lodową lancą, ale cała mana leci w niego. Lekką ręką. Ale też 300 czy 400 punktów doświadczenia to jest? Mikstura szybkości, świetnie nada się. Nie chcę zdobywać tych run w ten taki mało legalny sposób. Nie, jakoś mnie to nie bawi. Wolę sobie sam robić te runy. Serio. Faktycznie cała mana mi idzie? Nie, jeszcze mam 2 strzały. Okej, znowu się prześpimy. Będziemy szli w dół. Na szczęście, Korinis w odróżnieniu od Górniczej Doliny fituje w miejsce, gdzie można odpocząć. Zatem ten problem... w swoisty sposób naturalnie się rozwiąże, że wiecie, regeneracja many itd. No i teraz na nowej drodze save. Przy okazji jest też posążek Inosa. Tutaj w zasadzie kaplica Inosa, nie posążek. To będziemy mogli spróbować jeszcze raz się, słuchajcie, pomodlić. Prawdopodobnie da nam znowu punkty życia. Tak sobie jeszcze patrzę, czy tu nikogo nie ma. Tam jest owca. Oni tak, no nie wiem, potrafią w dziwnych miejscach stać, niestety. No i cóż, spróbujmy. O, złoto się zrespiło, albo nie wziąłem. O, czuję się, że coś ci ciśnie i dusi. Hej, 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 przepraszam bardzo. Posąg Inosa. Kamień z poświęconej ziemi. Czyli kapliczki Inosa są nie do użytku już w tym momencie. Co to jest kamień z poświęconej ziemi? I przy okazji, wiecie co? To ja się nie będę tu modlić, bo ja niekoniecznie mam ochotę mieć tą klątwę, a teraz mnie właśnie dusi, czyli nie będziemy mieć regeneracji, bo to tak działa. Natomiast ten kamień z poświęconej ziemi... Ciekawe, do czego to będzie potrzebne. Ale widzicie, jakbym dłużej zwlekał, to nie wiadomo, czy kapliczki będą już w jakikolwiek sposób do użytku. Dobra, ta sztuka złota. Kamień z poświęconej ziemi, weźmiemy. Chciałbym bardzo zobaczyć, cóż to takiego jest za twór. Nie wiem. Dobra, sakwa olawa. W środku podziemy tylko kilka monet, to sobie weźmiemy. Skórzany mieszek. Otworzymy wszystkie te mieszki dzięki temu. Nie wiem, gdzie to jest. Słuchajcie, ten kamień.
To zostaje. Nie mam żadnego pojęcia. Dobra, mniejsza z tym. W takim razie nie będziemy się pchali, skoro nas tam nie chcą. Tam jest kolejny poszukiwacz. Dobrze. No bardzo chętnie. Zbliżymy się do niego i słuchajcie, od razu prześpimy się na farmie, żeby się zregenerować. Dobrze by było właśnie powybijać ich w miarę dużo. Wystrzeliłem za dużo razy. Został po prostu zmaltretowany niczym z wyrzutni rakiet. Bierzemy miks ekstrakt many, akwamaryn, fantastycznie. Teraz sobie zrobię, może lekki skan sobie, słuchajcie, to jeszcze zrobię. Czy na dole są jeszcze jakieś przeciwnicy może? Orkowie albo cokolwiek, coś podeszło? Byłoby to ciekawe. Mam nadzieję, że nie słyszycie tych dzieci, co są za oknem. Teraz zamknę, żeby wam to nie przeszkadzało. Bo mamy plac zabaw po prostu pod oknem i teraz dużo dzieciaków się tam bawi. Fajne są, ale generalnie trochę głośne. Po prostu na początku myślałem, że poszukiwacze będą na tyle trudnym przeciwnikiem, tak jak orkowi na przykład elitarni, wiecie, całkowita praktycznie odporność na magię. To by było wredne, naprawdę, bo z przeciwnikiem nie wiem, jakbym sobie radził. Może z całym stanem właśnie tych goblinów, ale z kolei deszcz ognia mają też w posiadaniu, więc nie byłoby tutaj dobrego wyjścia za bardzo. A jeżeli da się ich tak skąpić nawet dwupoziomowym zaklęciem, to jest już wielki plus. Jeszcze sobie tak. O, tam jest kolejny, świetnie. No to przed miastem, w takim razie resztę to chyba w mieście sobie odpoczniemy. Nie wzięli pod uwagę tego, że w Korinis mogę się łatwo przespać, zregenerować. O kurwa, jeszcze jeden tu jest. Sio, idziemy spać. Dwóch naraz, trochę za dużo. Potem do kolejnego poziomu jeszcze bardzo dużo punktów doświadczenia tu jest potrzebnych. Największa zabawa, mam wrażenie, że będzie, słuchajcie, przed tym ołtarzem w Starym Lesie, gdzie niestety, ale bardzo dużo tych gamoni się tam kręci. Tam są ze 3 czy 4. Hilda śpi. Hilda, czemu ty tu śpisz, co? Hej, ty. Co mi tu powiesz? Źle się czujesz? Nie najlepiej. Znowu mam tę okropną gorączkę. Powinnam pójść do uzdrawiacza, ale nawet na to jestem za słaba. Ej, nie słyszałem tego questu nigdy. Czy mogę jakoś pomóc? Byłoby wspaniale, gdybyś udał się do Watrasa i przyniósł mi od niego moje lekarstwo. On będzie wiedział, co zrobić. Okej. Okay. Słuchajcie, nie znałem tego questu, faktycznie. Może będziemy trzeba skonstruować to lekarstwo, różne ziółka, nie, i ziółka, i inne takie. Mamy całą bazę w swojej sakiewce. De facto wiem, że każdy z rozdziałów ma własne questy. Ciężko będzie je znaleźć, bo to wymaga, wiecie, przejścia praktycznie po tych samych lokacjach jeszcze raz. No i to już takie fajne nie jest. Ale jeżeli na jakiś trafię, na pewno będę starać się je wykonać.
No nie wiem, kolejnego poszukiwacza to przed miastem już chyba nie będzie, więc sądzę, że tu się bez problemu no będziemy mogli wedrzeć do niego. Prawda, Gro? Kolejnych poszukiwaczy brak? Brak. Ja nie chcę po prostu tej klątwy, cholerna klątwa, bo chyba tylko i wyłącznie Pyrokar jest w stanie nam wtedy pomóc z tej klątwy, ewentualnie ten mak ognia, który znajduje się przed świątynią, taką wielką świątynią. No to co? Myślę, że w pierwszej kolejności idziemy do Diega. Dobrze, że cię widzę. Nie wiem, musisz mi pomóc. Się tak denerwuje. W czym rzecz? Dużo się tu pozmieniało od mojej ostatniej wizyty. Najpierw muszę jakoś stanąć na nogi. Ale w czym problem? Muszę się dostać do górnego miasta. Ale nie jestem mieszkańcem, a nie mam dość złota, by przekupić strażników. I tu wkraczasz ty. Mam ci pożyczyć trochę złota? W żadnym wypadku. Mam trochę pieniędzy. Całkiem sporo, jeśli mam być szczery. Niestety, nie mam ich przy sobie. Ktoś musi mi je przynieść, rozumiemy się? Że o tym nie wiesz. Musiały pojawić się... W porządku. Pomogę ci. Słuchaj! Gdy bariera nadal istniała, ukryłem sobie mały skarb. To było dawno temu, więc zapomniałem go ze sobą zabrać. Teraz nie mogę się stąd ruszyć. Żeby nie przedłużać, musisz pójść do Górniczej Doliny i odzyskać moje złoto. Widzicie co, to jest mega wredne zadanie. Bo ono polega na tym, że byliśmy w Górniczej Dolinie, dopiero co z niej wróciliśmy i on znowu nas wysyła do Górniczej Doliny, gdzie trzeba przejść przez większość mapy. No ale mamy teleporty na szczęście, tylko że teleport z powrotem już nie istnieje, no dużo tego. Mam swoje zdanie na ten temat. Gdzie schowałeś złoto? Na placu wymian, nad opuszczoną kopalnią, w skórzanej torbie. Nie musisz komentować, dobrze wiem, że nie zauważyliśmy tego na czas. Zdobądź torbę i mi ją przynieś. Tylko upewnij się, że to ta właściwa, żebyś nie musiał chodzić dwa razy. Jak ją rozpoznam? Torba jest pełna złota, wypchana po brzegi. Dobra, zgodzimy się, oczywiście damy mu zaraz to. Dobrze, spróbuję znaleźć twój skarb. Tak, trzymać! To mi wystarczy. Trudno być tego pewnym. Znalazłem twoje złoto. Świetnie! Pokaż! Świetnie! Herbrand, może się zacząć pakować. Słuchaj, muszę się teraz zająć strażnikami. Chcę, żebyś zaniósł ten list Gerbrandowi. To jeden z bogatych kupców z Górnego Miasta. Przekaż mu moje pozdrowienia. Spotkamy się przed jego domem. Dobra. Rupert, czy masz może coś ciekawego teraz nowego? Pokaż mi swoje towary. Musisz mi wybaczyć niewielki wybór, człowiek. Nic nie masz nowego. Mimo kolejnego rozdziału. Smutna buzia. Do Gerbranta za chwilę się cofnę, ale jeszcze pogadam z Mateo. Pokaż. Od czasu jak najemnicy załatwili paladyna Lotara, inspekcje paladynów są coraz bardziej nieprzyjemne. Mam nadzieję, że jak już powieszą mordercę, sytuacja się uspokoi. Jak to? Lotar nie żyje? Hip hip hura! Jednym słowem. I ty co najwyżej masz strzały, które mogę dokupić, bo strzał mam już tylko 420. To jest dużo, ale to nie jest na tyle, żeby mnie to zadowalało. No i teraz, Bosper, szykuj sakiewkę. Bo normalnie mamy 3550, a teraz będziemy mieli... Mam dla ciebie kilka skór. Mam dla ciebie stado skór. Owcze, nawet by... Wilcza skór. A co? Zdarłem. Co? Dobre. Teraz pokaż towary. Pokaż mi swój. No, 2000 ponad zarobione, moi drodzy. Piękna rzecz. Weźmiemy strzały. Co mógłbym sobie zabrać jeszcze? Te pasy mi chciałbym zobaczyć. Pas zręczności, 10 punktów. Mógłbym lepszy łuk dzięki temu nosić. Pas umiejętności. Skórzany pas. Tylko zmniejszyłbym swoją ochronę. Czy ja chcę pas zręczności, żeby móc założyć lepszy łuk? To nie byłoby głupie, słuchajcie, kupić to. Ale to 1000 sztuk złota. Zobaczymy, jak będziemy stali z innymi rzeczami. Słuchajcie, bo gdzie ja... Bo coś mi się tu spierdzieliło właśnie. Pokaż mi swoje towary jeszcze raz. Co jest nie tak? O, dziękuję. W ogóle kursor mi zginął.
Tak, miecz mistrzowski, orkowy miecz wojenny. Można to było zrobić zupełnie inaczej. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Mówi o tym, łuk związku, prawda? My mamy łuk, który ma chyba nie wiem ile tam obrażeń, ale za chwilkę sobie to sprawdzę. To też sprzedamy. I jeszcze możemy posprzedawać część fatwa. Na przykład magiczny amulet Angara. Czy Angarem... Słuchajcie, Angar to przypadkiem nie był jeden z ludzi z obozu na bagnie. Pamiętacie? Ten pomocnik Iberiona, to nie był przypadkiem Angar. Tak mi się wydaje. To przecież wiadomo od dawna. Nie mów, że o tym nie wiesz. Te runy są praktycznie nic nie warte, chociaż runa strachu. Widzisz, że ja sobie będę kolekcjonować, zostawię je sobie na wszelki wypadek. Mnie to i tak nikt nie słucha. Ode mnie tego nie dostał. Kości szkieletu tak samo, przynajmniej kilka sprzedamy, kilka zostawię. Wiecie, co by było jeszcze śmieszne? Gdyby na przykład niektóre z tych dodatków do Gothica, mówię tych nieoficjalnych modów, ewentualnie jakby kiedyś chcieli zrobić kolejnego Gothica, uwzględniał taką zmianę, że jeżeli chcemy rzucić zaklęcie, to musimy mieć odpowiednie reagenty. Nie wiem, czy czytaliście kiedy jakiekolwiek książki z serii Dungeons and Dragons, to fajne jest u magów to, że oni muszą mieć poza zaklęciem, inkantacją, zapamiętaniem go, wiedzą, mocą, muszą mieć odpowiednie czasem przedmioty, na przykład sproszkowane cosie i lub na przykład krew, żeby to użyć w ogóle tego zaklęcia i to jest super, moim zdaniem. Kiedyś chciałbym zobaczyć właśnie grę, w której byłyby takie opcje do zrobienia, że jak wiecie, mamy magię przepotężną, prawda? Ale używanie jej jest trudne, wymagające. Dobra, co ja bym tu jeszcze mógł sprzedać? Węgiel zostaje, menzurki zostają. Puchar jeszcze sprzedam. Stare kamienne tablice w ilości dwóch. No i mamy rybę, w której coś schowano. A, przepraszam, pokaż swoje towary. Masz łuk, może taki jakiś konkretniejszy. Łuk myśliwski mamy chyba, słuchajcie. A ewentualnie mamy łuk, po prostu łuk, nie wiem, co my mamy. Rybę otwórz. Trzy wytrychy, fantastycznie, bo wytrychów mamy aktualnie. Jeszcze to kupimy sobie na pewno. Posłuchał niewłaściwych ludzi. 34. Dobra, pójdziemy na górę. Co ja za łuk mam? 30. Tak, łuk myśliwski, dobrze myślałem. Mam 40 zręczności. Nie wiem. To odporność mi się jednak trochę przydaje. Hej, ty. Z tobą chyba nie mogę pogadać. A, spoko, dobra. Torben. Możesz mi sprzedać parę wytrychów? Jeśli jakieś mi zostały. Na pewno. Dobra, 5 wytrychów masz. I pójdziemy jeszcze tutaj do... Jezu Maria, jak to się nazywa? Konstantino? Tak. Pokaż. Masz grzyby, wezmę. Pas ognistego biegacza, ochrona przed ogniem, 10. Menzurki bierzemy. Róg cieniostwora. Czy ja mam róg cieniostwora? Czy róg cieniostwora był do czegoś potrzebny? Wydaje mi się, że był potrzebny. Mamy rogi cieniostwora i to dużo. Ale część z nich możemy posprzedawać spokojnie. Z roślin natomiast... Goblińska jagoda. Proszę, proszę, to kupimy. Ognista pokrzywa, zębate ziele. Sztaw królewski bierzemy. Ogniste ziele też weźmiemy. Ognistą pokrzywę też bym zabrał. No i goblińską jagodę od razu spałaszuję. Chyba... Znaczy nie będę się uczyć robienia z tego... Bo to 20 punktów kosztuje, słuchajcie, zrobienie chyba eliksiru zręczności. To jest naprawdę dużo. Dobra, Watras. Ty mnie ostatnio wkurzyłeś tak mocno, że... Nie chcę mówić więcej. Żona Lobarda Hilda zachorowała. Co? Znowu? Ta biedna kobieta powinna bardziej na siebie uważać.
Jeszcze jedna ciężka zima, a odejdzie z tego świata. Dobrze, dam jej lekarstwo, które zmniejszy gorączkę. Skoro już tu jesteś, mógłbyś jej zanieść lekarstwo? Idealne zdanie. Dobra, dalej. Możesz mnie czynnie uzdrowić, chcesz się zwiększyć moją moc magiczną, odpowiedz mi obok, chciałbym przekazać datek na 3 lata nosa. Nie! Bo mnie wydupczyłeś ostatnio. Zwiększyć moją magiczną... A ty właśnie. 25 punktów, Jezus Maria. Jesteś już zbyt potężny, bym mógł cię czegoś nauczyć. Wiadomo. Dobra, ale kim ty jesteś? Tutaj. Miksir. Hey. Zostaniesz w mieście? Jeden z nas musi tu zostać. Jeśli Watras opuści miasto... Ale tam, gdzie stanął Adanos, ani dobra, Inos, to mam wrażenie, że ktoś mnie drże do ucha. Nie mieli żadnej władzy. Jeszcze w tej karczmie bym chciał zobaczyć, czy coś ciekawego się dzieje. A potem pójdziemy na targowisko. Pokaż. Nic ciekawego. Liczę na jakieś zwoje, nie wiem, jakieś nowe rzeczy, fanty, wiecie, bo na razie to przynajmniej ci kupcy, których odwiedziliśmy, to tak słabo. Przekaz safe. Pokaż, to dla mnie. Ty też nic nowego nie masz. Teoretycznie można sobie też nabijać złoto, robiąc miecze w tej grze. Pokaż. I pracuję niemal przez cały dzień. 300 aż teraz masz tych. Gdybym sama tego nie chciała. Strzał. Słyszałam co innego. Pracuję niemal przez cały dzień. Magana siła 35. Tak, krótki to łuk. Bardzo nie. Nic z tych rzeczy. Jeszcze Zuri, z tym mnie najbardziej interesujesz? Pokaż. O tym właśnie mówiłem. Piracki Cordelas to nope, nic z tych rzeczy, łuk też nie, ale zobaczcie ile mikstur ma. Ma eliksir ducha nawet, więc kupujemy oczywiście, to też kupujemy, ekstrakt many kupujemy, milion tych, mikstur szybkości kupujemy. Naprawdę to interesujące. Pas magicznej obrony, ochrona przed magią 10. Wiecie co, zwłaszcza, że mogłoby się to przydać, bo... Wiesz, mamy dobrą ochronę przed magią, tak na poważnie. Słyszałam co innego. Tak, mamy dobrą. Nie wiesz, no, nasz pancerz podstawowy ma bardzo dobrą obronę przeciwko magii już z bazy. Daron, coś mi nowego powiesz? Nie. Kantar? Naprawdę, sam. Pokaż mi. Wybierz. Ty masz coś ciekawego. Patrzę się na te łuki. Może szukam jakiegoś takiego, wiecie, pośredniego łuku. Amulet duchowej siły to nic z tych rzeczy mnie nie interesuje. Klucz do skrzyni Sardasa, nasz do bandytów. To mu sami sprzedaliśmy. Muszę iść. Tak, jak? To bardzo typowe. A ostatni jest tutaj, z tych, co mnie interesowało. Życie w niedobrych czasach. Pokaż. Nie powinni byli do tego dopuścić. No i jeden z najemników zamordował paladyna. Coś się musiało w końcu stać. Naprawdę to interesujące. Amulet szukającego ognika, amulet życia, pas do siły, pierścień mocy. Nie. Nic z tych rzeczy. Dobra, słuchajcie, idziemy w takim razie do Lorda Hagena. Tutaj zrobiłem większej rzeczy, które mnie zależało. Zostało mi 2500 mikstury. Z mikstur się cieszę. Dużo ich. A, i przy okazji od razu, słuchajcie, wypijemy. Mogę się zajmować wszystkim. Mana plus 5, czyli 298 punktów many. Za chwilę przebijemy 300. Jak tylko wydamy trochę many na mikstury i zaczniemy robić masowo te mikstury eliksiru ducha. O, to będzie zajebiste. Swej boskiej mocy, by mogła zniszczyć całą ziemię. Skąd ty to znowu masz? To naprawdę nie mój problem. I tutaj oczywiście są, słuchajcie, kupcy. Musimy oddać ten pazur, pamiętam. Diego przysyła pozdrowienia. Co? Kto? Jaki Diego? Co za Diego? I chciał, żebym przekazał ci ten list. To niemożliwe. Nie, już po mnie. Czy jest w mieście? Kto? Diego oczywiście. Tak, wkrótce mamy się tu spotkać. Zatem to koniec.
Wszystko stracone. Nie mam czasu. Muszę się stąd wynosić i to szybko. Jeśli mnie tu znajdzie, jestem skończony. Coś nowego? O co chodzi? Kpisz ze mnie? Ty i ten twój koleżka Diego narobiliście już dość zniszczeń. Zostaw mnie! Lubię tak się znęcać nad nimi. Dobra, Diego za chwilkę tu przyjdzie. My w tym czasie, słuchajcie, ogarniemy jeszcze sprawy z resztą. Może z nim pogadamy generalnie. Obywatel, strażnik, rycerz. Lorda Hagena jeszcze nie chcę męczyć. Pójdziemy tam. Damy mu ten pazur. Nie pamiętam tylko, jak on się nazywa, bo mieliśmy w zamian otrzymać runę. Mamy 5 albo 6 run, więc dużo zaklęć będzie można wykonać przy okazji. Nie wierzę w to. Czemu nie? Luteron. Mam tu dla ciebie pazury bardzo niezwykłego zębacza. Moi klienci się ucieszą. Nie mam tutaj kamienia runicznego, ale wiem, gdzie go można znaleźć. A w mordę to chcesz? W drodze z miasta do gospody będziesz przechodził pod mostem. Jest tam jaskinia, w której jeden z moich przyjaciół ukrył skrzynię z kamieniem runicznym. A to ta, do tego jest ta skrzynia. No spoko. Pokaż dobra. Mi swoje towary. To jest fajne. Dobra, mikstury szybkości. Czy ja chcę tyle mikstury szybkości? Pas zręczności to nie. To mnie nie interesuje. Bloki, kunszt obrony południowców. Książka opisuje sztukę walki bronią jednoręczną, tu dwuręczną. Nie dla mnie. Natomiast to bym kupił. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Wszystkie w zasadzie nawet wziął. Z niego świetnie. Niedługo się wykaraskam z całych pieniędzy, więc będzie trzeba pooszczędzać. Ewentualnie znowu pozdobywać kasę. Salandril. Pokaż mi z przyjemnością. O, o to mi chodziło. Amulet ognia nie, ale ekstrakt many. I to też weźmiemy. Super. Więc wiecie, 1 200 000 mikstur, innych fantów, ale wartych swojej ceny. No to co? Wracamy do Diego, pogadamy z nim teraz. Ty też możesz coś mi powiedzieć, nie? Wykonaliśmy dla niego zadanie, idziemy do Lorda Hagena. Później będziemy musieli udać się do klasztoru, co byłoby naturalnie moim kolejnym celem. I do klasztoru się zastanawiam, czy pójść normalnie, tak żeby zabijać stwory, czy udać się od razu... Czy udać się od razu przez teleporty, żeby było szybciej i łatwiej. Dostarczymy twój list. Świetnie! I jak zareagował Gerland? Wydawał się bardzo przestraszony i natychmiast zniknął. No, ja myślę. Obawiam się, że najpierw muszę poświęcić trochę czasu na urządzenie mojego nowego domu. Jeśli dobrze pamiętam, Gerbrand ma fatalny gust. Lubię Diego, jest zajebistą postacią. A więc dom jest twój? Tak, od piwnicy aż po strych, z całym wyposażeniem. Po spędzeniu tylu lat w niezbyt komfortowych, więziennych warunkach zamierzam wreszcie wyspać się porządnie na miękkim łóżku. A na śniadanie będzie kawał prawdziwego mięsa i dobre wino. Nieźle to sobie zaplanowałeś, co? Żebyś wiedział! Ale patrzcie, nawet ten ha nie zaprosi na to mięso. Jak tego dokonałeś? Myślisz, że Gerbrand doszedł do swojej fortuny w ciągu wielu lat uczciwej pracy? Oczywiście, on sam nie maczał palców w szczególnie śliskich sprawach. Miał do tego specjalnego pomocnika. Siłą rzeczy poznawałem szczegóły jego brudnych machlojek, aż postanowił pozbyć się mnie na dobre. Za dużo wiedziałem. Nigdy mi o tym nie mówiłeś. Nigdy mnie o to nie pytałeś. Co się stało z Gerbrandem? Zbyt długo cieszył się życiem w luksusie. Mieszkał sobie tutaj, opływając w dostatki, podczas gdy ja zażerałem się gulaszem z chrząszczy. Nie wiem, dokąd uciekł, ale jego noga nigdy więcej nie postanie w Korinis. Już ja się o to postaram. Jeśli koniecznie chcesz go znaleźć, popytaj w okolicach przystani. A co z moją działką? Widzę, że jednak nie zapomniałeś wszystkiego, czego ci nauczyłem. Ale masz rację. Bez ciebie nigdy by mi się nie udało. Oto twoja część. 500 sztuk złota, świetnie. No i to powyżej 1000 mamy. Przyda mi się to teraz, naprawdę. Jakie to interesy? Jak ci się żyje na wolności?
Kiepsko. Nikt mi nie powiedział, że pod moją nieobecność Korinis zeszło na psy. No nie wiem. Dla mnie to miasto zawsze takie było. To powinieneś je zobaczyć parę lat temu. Spodobałoby ci się. Nigdy tak naprawdę nie dowiadujemy się też przeszłości naszego bezimiennego. Dobra, do Lorda Hagena. Ewentualnie możemy też spróbować porozmawiać z sędzią. Z sędzim, znaczy. Nie musisz mi tego mówić. Może w tym razem, w trzecim rozdziale nam już zleci jakieś zadanie. Jak leci? Czyż nie powiedziałem jasno, że... Widocznie coś... Mam więc nadzieję, że... To jeszcze dalej nic. Kojarzę, że on zlecał jakieś zadanie, faktycznie, ale... Nie wiem. Może później. Zrobimy save'a. I kolejny przystanek, Lord Puszka. W końcu musi wygrać sprawiedliwość. W końcu to była jego decyzja. Przynoszę ci wieści od Garonda. Proszę, kazał mi wręczyć ten list. Sytuacja jest groźniejsza niż przypuszczałem. Ale mów, co się dzieje w Górniczej Dolinie. Paladyni zabarykadowali się w tamtejszym zamku. Oblega ich horda orków. Wielu żołnierzy poległo. Zostało też bardzo niewiele rudy. Obawiam się, że bez odpowiedniego wsparcia ci ludzie nie mają szans. Znajdę jakiś sposób, żeby ich stamtąd wyciągnąć. Inos będzie ci wdzięczny. Bardziej niż jego wdzięczność przyda mi się oko. Tak, naturalnie. Dotrzymam słowa. Weź ten list. On otworzy przed tobą bramy klasztoru. Porozmawiaj z Pyrokarem, najwyższym z magów ognia. Pokaż mu to pismo, a on zaprowadzi cię do oka. Jeszcze jedno, zanim pójdziesz. Weź tę runę jako wyraz mojej wdzięczności. W chwilach potrzeby przeniesie cię ona bezpiecznie do miasta. Dzięki Bogu. Dopiero fajnie, że dopiero teraz cała ta teleportacja staje się przydatna. Jakieś wieści? Muszę jakoś uratować tę ekspedycję. Musimy coś zrobić w sprawie tych smoków. Może oko Inosa zdoła nas jeszcze ocalić. No dobrze, to co? Lecimy do klasztoru w takim razie. Nie będę wycinać podróży specjalnie, ponieważ klasztor jest... Po drodze do klasztoru, znaczy się, będzie dużo poszukiwaczy, tak mi się wydaje, a my chcemy jeszcze odzyskać runę, która była po drodze. No, zdecydowanie. To idziemy sobie normalnie, słuchajcie. Musiały pojawić się problemy. A, jeszcze przecież mieliśmy zabrać dom, lekarstwo do tej kobiety. No, abym zapomniał o najważniejszym. Co tam ratowanie świata? Naprawdę nie pamiętam tego zadania z tym lekarstwem. A swoją drogą, skoro tu jesteśmy od tej strony, to moglibyśmy pójść skrótem, czyli przez tą, nie wiem, fosę, która się znajduje zaraz na lewo. Pamiętacie, znaleźliśmy też runę Kavalorn, ale nie wiem, gdzie jest Kavalorn. O Boże. O Matko Boska, aż trzech ich jest? No fajnie, wiecie, 900 punktów doświadczenia, tylko... Nie wiem, jakbym miał to zabić. Przyniosłem twoje lekarstwo. Naprawdę. Gdyby wszyscy byli tacy uczynni jak ty... Strasznie ci dziękuję. Mam nadzieję, że tych kilka monet wystarczy. Nie musiałeś mi płacić. No dobra. I przy okazji, właśnie, odpoczniemy, bo tam zabiłem jeszcze jednego tego poszukiwacza, to wiesz, przejdźmy się, tak powiedzmy, obok ciebie, znaczy z tobą, ten tego, nie przejmuj się. Jak coś poczujesz, to, no to nie ja. Matko Boska, słuchaj, no fajnie by to było. Oni głównie strzelają, więc byłaby szansa. Dobra, spróbujemy. A Kavalorn tam stoi, patrzcie go, nie? Nie, no da radę.
Oni nie reagują na szczęście na moją magię. One się nie przejmują, że tam strzelamy do siebie fajerwerkami. Co im tam, nie? O cholera, tylko jest jeden problem. Nie pozbieram fantów z nich. Ach, szlak by to. Dobra, trudno. Doświadczenie. Oni będą pewnie mieli kilka tych mikstur i to dobrych mikstur, ale... Choć nie, zwłoki dalej są. O, zajebiście. W takim razie... dobrze, że ty nie reagujesz w ogóle na to, że kolega jest właśnie mordowany. Okej. Czyli spanie nie... Czyli oddalenie się tylko powoduje zniknięcie zwłok, nie spanie. Zwłaszcza przeciwników. Teraz już wiecie, jak zabiję tego trzeciego, to już na spokojnie się... No i zajebiście, dobra, no to jestem w domu, jednym słowem. Pięknie, dobrze. I nie wiem, więcej chyba ich tu nie będzie. Ułożyłem z nich dywanik. W ogóle dwóch typów tu. Wow, shit! Ja pierdzielę. Naprawdę gro? Czterech aż? Że on mnie nie zauważył. A miałbym problem, naprawdę. Musiałbym miksturami się leczyć. I odnawiać manę też miksturami, bo spanie by mi nic nie dawało. Nie no, Zong Master po prostu totalny. Tylko by trzeba było tak podejść, żeby mnie nie zauważył, może jakoś od tyłu. I wtedy zacząć punktować go magią, bo wiecie, jak go zaatakujemy, to on się obróci, aktywuje rozmowę. No i dla nas to nie będzie fajne. No. Teraz na spokojnie. No już niech mnie trafia. Słuchajcie, nie będę się jakoś przestawiać. O! 75 punktów. Nice. Wydawało mi się, że więcej potrzebowałem tych punktów. Tak na poważnie. Tu coś było jeszcze? Nie. To kim wy do diabła jesteście, że staliście w takim doborowym towarzystwie, się pytam. Byłem w twojej chacie w Górniczej Dolinie. A zatem jeszcze stoi. Udało ci się to znaleźć? Jeżeli mówisz o torbie pełnej rudy, tak, mam ją. Ale z ciebie spryciula. Wiesz o tym. Masz ją ze sobą? Dam ci za nią 100 sztuk złota. Nie, ale mam kawałki rudy. Też dobrze. A dlaczego ją zostawiłeś? Kto mógłby przypuszczać, że w Korinisy ruda jest tak cenna? W kolonii za głupi kawałek rudy nie dostałbyś nawet miejsca do spania. W porcie można dostać po głowie za kawałek rudy. Mam nadzieję, że wkrótce ją odzyskam. Daj mi 100 sztuk złota. O, 500 doświadczenia. Przyniosę ci tę rudę. Zgoda. Masz. Prawdziwy z ciebie przyjaciel. Dziękuję. Super. Cieszę się, że tutaj podszedłem. Nie chcę się niczego uczyć. Chcę jeszcze pogadać z Winą. Winą był tak najarany, że aż wszyscy poszukiwacze przyszli dookoła. O, shit. Wkrótce wszyscy będą naszymi sługami. Twoje magiczne sztuczki na nic się nie zdadzą. Jaki podstęp. Serio? What the fuck? Dlaczego? Dlaczego mnie bije? Czy co, opanowało go zło? Esencja lecznicza, jabłko, ser, almanach opętanych. Grabie. Poza almanachem opętanych są też grabie. O, będzie problem, w takim razie dostaniemy się do tego. Niedobrze. Co to jest almanach opętanych?
Wino Fernando Malak Bromor. Fernando to był jeden z tych kupców chyba. Malak to nie pamiętam. Bromor. Kusza Bromora. Bromor to dobra. Ja wiem, kim był Bromor. To przynajmniej wiemy, kto może nam zaszkodzić to na poważnie. Dobra. Chyba nie będzie działało już mi leczenie, niestety. Oni opętują ludzi! Prawda, gro? Chociaż nie dostałem informacji, coś mi dusi. A jednak. No właśnie. Dobrze. W sumie możemy zrobić też tak. Muszę się naprawdę szybko dostać do klasztoru. Nie będę walczyć już z tymi poszukiwaczami, bo to będzie wymagało ode mnie zużycia masy many. Ale z drugiej strony fajnie by było... Właśnie jakby to optymalnie było zrobić. No wpadłem, słuchajcie, wpadłem troszeczkę, bo nie chciałem z nimi rozmawiać, a to nagle wino sobie stoi, nie? Tak, gdyby nigdy nic. A tu proszę, pułapka i cap, mamy klątwę. Świetny patent, bardzo mi się to podobało. Dobra, tak czy siak, moi drodzy, tutaj zakończę odcinek. Dzięki serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia. Zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do Patronite, jeżeli chcecie wspierać kanał. Dziękuję wszystkim patronom i zapraszam też do Instant Gaming, oficjalnego sponsora naszego kanału. A ja zmykam już do nagrywania kolejnego materiału z Gothica. Hej, papa! Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.